powiedziała pani mecenas, że dzielna klasa robotnicza za darmo zreperowała te poprzecinane opony, to chciałbym zwrócić uwagę, że we wszystkich tych sprawach, procesach politycznych, adwokaci bronili za darmo. Także to nie jest, że to nie jest tylko tak, że klasa robotnicza jest w stanie coś za darmo. Więc ja tak, nie rozumiem, to nie padało. Więc tak, ja po pierwsze, profesor Skórzyński mi odebrał dużo z tego, co chciałem powiedzieć, bo chciałem także opowiedzieć o tych wystąpieniach. Bo Mirek Kojecki je wydał w 1977 roku jako podziemio. Mało tego, że wydałem, to spisywałem na... Dobrze. Więc tak, ja wcale nie uważam, że ci adwokaci, którzy bronili robotników, którzy nas bronili, to byli dobrzy adwokaci. Ja myślę, oni nie byli dobrymi adwokatami. Bo jeżeli w procesie rewizyjnym Zabrowski, który miał 10 lat, po procesie rewizyjnym utrzymane zostało te 10 lat. Bronił go Jan Olszewski. Ryszard Grudzień miał wyrok 9 lat. Po procesie rewizyjnym zostało 9 lat. Bronił go Andrzej Grabiński. No i tak dalej mogę tu przytaczać naprawdę te wyroki. Ja sam po sobie wiem, kiedy mnie sąd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej skazywał za kradzież powielacza, to broniący mnie Andrzej Grabiński i Władysław Siła-Nowicki niczego nie wskórali. Prokurator żądał 2 lat i dostałem 2 lata. Nie, 2,5 nawet. Tak. Więc to ja myślę, że to trzeba też brać pod uwagę, że te obrony były one niezwykle istotne dla opinii publicznej.